Ale ten Piotr Guział ma gadane, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, kobieta wąż, która po bankach bije się wciąż. Daj spokój, Tu Polskie Radio 24, jest 16:30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji przesłuchuje 3 osoby przebywające we wrocławskim areszcie. Adwokatów Grażyna KB, Andrzeja M. oraz Tomasza Z. Grażyna KB odmówiła składania zeznań, poinformował członek komisji Sebastian Kaleta. Pani Grażyna KB, w sprawie właśnie twardej 8, twardej 10 ma postawione przez prokuraturę zarzuty w związku z tym, w jaki sposób wykonywała funkcję kuratora spadku. Powołując się na prowadzone przeciwko niej postępowanie karne, odmówiła złożenia zeznań przed komisją i komisja będzie zastanawiała się, czy to była bezzasadna odmowa na najbliższym posiedzeniu. Wcześniej pojawiły się informacje, że dziś ma zostać przesłuchany handlarz roszczeń Maciej M., który handlarz również roszczeń przebywa we wrocławskim areszcie. Dostanie odwyrek dowiedziony na przesłuchaniu w Warszawie w czwartek. Kijowskie lotniska oraz ukraińskie koleje pracują bez zakłóceń. Na Ukrainie trwa zmasowany atak hakerski. Władze wskazują na Rosję. Wirus o nazwie Betia zaatakował całą sieć Rady Ministrów. Kłopoty ma również operator naziemnych linii telefonicznych i internetu UKRTelekom oraz największy bank, Oszczadbank. Nie działają jego bankomaty. Kłopoty są też w innych bankach. Zamrożono przelewy. Zaatakowano również operatorów sieci energetycznych. Koleje ukraińskie i największe lotnisko w Borispolu też zostały zaatakowane. Ich kierownictwo przekonuje, że pracują bez zakłóceń. Część systemów wyłączono, jednak nie wpływa to na bezpieczeństwo ruchu lotniczego i kolejowego. Sparaliżowane są też niektóre media. Według informatyków wirus Petya blokuje dostęp do komputerów wykorzystujących system Windows i szyfruje pliki na nich. Już od kilku tygodni jego poprzednia wersja próbowała atakować ukraińskie komputery. Doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko twierdzi, że za atakiem stoją rosyjskie służby specjalne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A więcej o zmasowanym ataku hakerskim tuż po informacjach dnia. Wrocławski Sąd Apelacyjny odrzucił pozew powodzian z Kędzierzyna-Koźla, którzy zarzucają władzom samorządowym zaniedbania w trakcie powodzi w 2010 roku. 133 właścicieli posesji złożyło pozew 7 lat temu. Chodziło o ustalenie, kto jest winny kataklizmowi, miasto czy starostwo. Sąd apelacyjny uznał, że to nie samorząd odpowiada za powódź, mówi sędzia Małgorzata Lamparska z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sąd pierwszej instancji i również sąd apelacyjny wskazał, że były pewne zaniedbania, natomiast te zaniedbania nie miały żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o kwestię wystąpienia tej powodzi. W zasadzie przyczyną tej powodzi była kwestia związana z brakiem zbiornika raciborskiego oraz z brakiem prawidłowego obwałowania. Te kwestie nie mieszczą się w zadaniach gminy czy powiatu. Powodzianie są zaskoczeni wyrokiem sądu i nie wykluczają kasacji. Niedopełnienie obowiązków i bezpośrednie narażenie jednego z pracowników na utratę życia. Taki zarzut usłyszał Stanisław U., kierownik sekcji ptaków i ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo. 16 września 2015 roku był na wybiegu tygrysów, gdy doszło do tragicznego wypadku. Drapieżnik zaatakował innego pracownika ogrodu, który szykował się do koszenia trawy. Mężczyzna zginął na miejscu. Po prawie 2 latach prokuratura postawiła zarzuty w tej sprawie. Oskarżony był odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ogrodzie i higienę pracy. Złamał także procedury, tłumaczy Małgorzata Klaus z wrocławskiej prokuratury okręgowej. Nie dopełnił wszystkich swoich obowiązków i nie sprawdził, czy faktycznie tygrys sumaczański jest zamknięty, jest prawidłowo zabezpieczony w wewnętrznym boksie i czy nie ma dostępu do wybiegu. Oskarżony nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia. Przenosimy się za granicę. Do Włoch przypłynie dziś rekordowa liczba migrantów. Na pokładzie 14 statków jest 8,5 tysiąca osób. Wczoraj 5 tysięcy migrantów płynących 5 statkami i 18 łodziami migrantów zajmujących się przemycaniem ludzi do Europy zostało przeładowanych na statki ratownicze u wybrzeży Libii. Dziś dalsze 3,5 tysiąca. Teraz w kierunku Sycylii i Kalabrii płynie 14 jednostek włoskiej marynarki i organizacji pozarządowych. 6 niebawem zawinie do włoskich portów, gdzie trwają gorączkowe przygotowania do przyjęcia tak wielkiej liczby przybyszów. Pozostałe są spodziewane wieczorem.
Opozycja, w tym szef senackiego klubu Forza Italia, Paolo Romani, wzywa rząd do powstrzymania egzodusu i zamknięcia włoskich portów, jeśli zawiodą inne środki. Domaga się również interwencji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i zmuszenia statków organizacji pozarządowych z różnych krajów, by przewoziły migrantów do siebie, a nie do Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis gospodarczy. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. 5 polsko-azerbejdżańskich porozumień w zakresie obronności, transportu i energetyki ma być szansą na rozwój wymiany gospodarczej między naszymi krajami. Prezydent Azerbejdżanu przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. Istotnym projektem w tych relacjach ma być połączenie kolejowe, którego utworzenie przewiduje umowa zawarta przez państwowych przewoźników z Polski, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu, mówił prezydent Andrzej Duda. Jest szansa na to, abyśmy zrealizowali bezpośrednie sprawne połączenie kolejowe pomiędzy Azerbejdżanem a Polską przez Gruzję i Ukrainę. To niezwykle ważne, bo to rzeczywiście daje szansę włączenia się tego korytarza transportowego w inicjatywę jednego pasa, jednego szlaku, a więc jeżeli chodzi o rozwój połączenia z Chinami. Powinien przyczynić się też do rozwoju kontaktów handlowych z Indiami czy Iranem, mówił prezydent. Ministerstwo Finansów ostrzega przed wykorzystaniem grup kapitałowych do unikania płacenia podatków. Resort w specjalnym dokumencie wskazuje na działalność firm, które dzięki sztucznym zabiegom sprzedają w Polsce nieruchomości komercyjne, nie płacąc podatku, tłumaczy Maciej Żukowski z resortu finansów. Jedna sprzedająca spółka następnie daruje cały majątek do spółki wiodącej podatkową grupą kapitałową, w wyniku czego staje się bezwartościowa, bo wyzbywa się całego majątku. Są to absolutnie nieobserwowane na zdrowym rynku biznesowym działania. W ten sposób grupy kapitałowe w Polsce wyłudziły już kilka miliardów złotych. Dziś obchodzimy dzień bez płacenia gotówką. Jak wynika z danych NBP, w ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku każdy Polak zapłacił plastikowym pieniądzem średnio ponad 20 razy. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do płatności bezgotówkowych, bo są one wygodniejsze, mówi Robert Łaniewski z Forum Obrotu Bezgotówkowego. Po pierwsze jest to udogodnienie dla klientów, czyli łatwiejszy, wygodniejszy, bezpieczniejszy sposób realizacji transakcji. A po drugie, jak wyniki badań dowodzą, w zależności od branży, od 5 do 20% rosną obroty po rozpoczęciu przyjmowania płatności bezgotówkowych. Obecnie obrót bezgotówkowy w Polsce stanowi ponad 20%, około 80% to wciąż gotówka. A więcej na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Kolejny serwis za godzinę. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Za 22 minuty wybije 17, a my łączymy się z Ukrainą. Z naszym korespondentem jestem Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Ukraina pogrążona w sporym zamieszaniu i chaosie. Hanka ucieka, kobieta wąż, czarny ekran, która po bankach wije się wciąż. Działanie wirusa o nazwie Pietia, tak brzmiąc.